Witam, prawda? Witam, prawda? Jesteśmy na skraju. Na skraju wszystkiego. Świata. Nerwów. Szaleństwa. Ale płyniemy dalej. Wypadł mi z tym ogniem. Jak dużo to. Jest deseczka. Trochę się jeszcze można naprawić. I co to za ammo? Osłonę zjadło, kurde. Ginże. Jebany. Kurwa, ile on ma życia? Bomba. Chyba lepszy niż Mołotow będzie. Pamiętam, że bomba więcej robiła chyba do meczu. No to boss. Nie jesteśmy w pełni sił. No ale nic nie zrobimy. Zero tarcz. Niepełne zdrowie. Teraz jak to było? To te może dwie głowy były. Były dwie głowy i one co jakiś czas mordą kładły się na statek i wtedy trzeba napieprzać z tego. Z wiosła. Na stany trzeba uważać. Te ognie, nie mam stanu, o właśnie. I podchodzi. Bomba ładnie dała. Ognie, uwaga. Będzie stan. Czekaj, kurwa, odłóż to. Pierdolę. Uwaga! Morda. Teraz. Pomoc. Ty, ja coś robię? Nie widziałem żadnych tych. Tytarek.
Kurwa, jeszcze te przyszły jakieś. Czy mogliby nie przyzywać chyba kumpli, nie? Jeszcze mi tą rozdymkę przyszywicie, to chyba oszalaję, nie? Podszedł. Ładnie. Chodź stan. Mogę będzie spróbować. Kurwa, te ognie. Paga będzie poruszać. Ładnie. Podchodzą. Kurwa, ładnie im damage schodzi. Dawaj go teraz. Bomby się skończyły. Kumpli zawołali. Spróbuję długo ogarnąć. Na górze typa mamy. Na górze typa mamy, kurwa. A, obudził mnie. Ja rajcą łapię dopiero. Kurwa. Ja też tego rajcza muszę nauczyć złapać, nie? Tak jak... Coś ci? Już nawet nie mogę powiedzieć normalnie. Kurde syny. O, będzie próbować poruszać. Ogłuszył mnie, a jest płomień. Podchodzę. Dobra, odepchnąłem. Kurwa, mało życia mam, musimy to zrobić. Woła kumpli. O, próbuję ogłuszać. Kurwa, na chwilę mnie ogłuszył. Och, udało się, sobie podchodzą. Zepchnięty. Podchodzą. Kurwa, końcówka życia, dasz radę, dam radę. O, dawaj, celuję do ciebie. Co ty jest, gadasz? Jest. Co ty gadasz, udało się. Nie wierzę. Ło. O ile ty, ośmiorniczek się wysypało. Wow. 2 punkty zdrowia. Ledwo co. Ale udało się dojść, jeszcze tak daleko nie doszliśmy. Naprawimy się. Już w te loterie to ja nie wierzę. A tutaj co innego mamy? Można nie, kupić coś. Mamy 500 w sumie. Na wszystko nas stać. 2 trinkety, 2 formy amunicji, jakieś bomby. Zaniosę te deski i naprawię nam statek. No, naprawdę. No. Hermit Shell za 360 to może być jakieś dobre ammo. Kurde, zamiast czego tylko wtedy? Za 360. No nie wiem, właśnie. Kurde, bo mamy te artefakty, co nam damage zwiększają. Ciekawe, co to jest ten Hermit Shell za 300. Mogliśmy akurat kupić, kurde, najdroższe gunwo. Zamiast... Albo zmniejszamy trochę damage zwykłych. Albo bomby wyrzucamy, ale bomby dobrze dają. Na bossa spoko. Albo nic nie kupujemy, no ale stać nas na te kurde ammo nowe 3 za 360. Ciekawe co to jest. Bo tak to jest opisane, że za chuj nie wiem co to daje, nie? Free real estate that packs a punch. Nie wiem co to znaczy, nie? Centralnie. No też nie mam akurat pomysłu co to może oznaczać.
Na zasadzie, nie wiem, the Pax of Punch. Nie, to chyba chodzi o to, że to jest real estate, to jest tak, tak się chyba mówi na mieszkanie. A Pax of Punch to pewnie, że sprzedaje punch, to jest no cios, tak? Czyli taki, taki wiesz, żarcikowo tak, że darmowe mieszkanko, które sprzedaje bombę na ryj. Chyba o to chodzi. Tylko, że to jeżeli kupujemy to za coś, nie? Jeszcze mamy inne AMO, ale to za 150, no to nie może być dobre. Kurwa, kupiłbym tą Hermit Shell w sumie sprawdzić. Tylko, że teraz tak, albo zmniejszamy damage do zwykłych, albo bomby wywalamy. Może... Bomby zawsze są, one się ładują i dopiero na bossie są używane, nie? Mhm. Ale jak a jest, jestem no... ciekaw, jak będzie wyglądać ta ostatnia mapa, bo wiem, że ten następny boss to będzie już końcowy. No właśnie. No nie wiem. Kurwa, no nie wiem, nie? Bardzo chuj, no nic nie kupujemy, ale to... My zamiast płynąć po ammo, możemy sobie kupić teraz, nie? Bo że jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. To też jest opcja. Że po prostu mieszamy sobie ammo trochę rezonansu, trochę zwykłego za 9. No i tak gramy, nie? A płynąć będziemy po osłony. Żeby się... Albo deski, żeby się wyleczyć. Można też tak zrobić, chuj. Albo kupimy sobie po trinkecie 10% szans. Splashing no, resonance effect to projectile hits. A to jest to, co my mamy, to tego nie ma sensu kupować. Co najwyżej ten efekt oleju, to byśmy dodatkowe obrażenia olejowe byśmy robili. No to chyba, że tak zrobimy, no, że sobie to kupimy. Ewentualnie jeszcze bomby możemy wymienić. Crease and Ice Explosion. To jak wybuchnie, no to rozumiem, że na przykład całą grupę może zamrozi, nie? Mhm, chyba na tym zasadzie. Ale nie wiem właśnie, czy damage... No nic nie wiadomo, możemy tylko ryzykować, kurde. Albo nic nie ryzykować i płynąć tak jak jest. To jedno, co możemy powiedzieć chyba na pewno, to że możemy sobie dodać ten olej. Nie wiem, ile tego można kupić jedno. No niestety tylko jedno. No i on ten jeszcze trinket z tych harpunów, że harpuny jakieś mają tam dodatkowy efekt z tego kamienia, co tam wcześniej wypadło. Ale tych harpunów to kompletnie nie używam. Do walki. No i dobra, no tych ewentualnie bomby możemy kupić inne. No te zwykłe to teraz mamy jeden i one muszą się zregenerować w trakcie podróży. No i tak będziemy, one się zregenerują do bossa chyba. Pytanie, czy te, które kupimy, ewentualnie będą lepsze. Nie wiadomo. Ryzyko albo nie ryzyko. Albo chuj płyniemy, no, tak jak jest. Już tych najnowszych, najdroższego ammo już i tak nie kupimy. No to płyniemy tak jak jest, czasami będzie się brało jedno ammo, czasami drugie. I może jakoś to będzie. Zobaczymy, jak wygląda ta ostatnia mapa teraz. The Dark. O kurwa, mrok. Wow. A co na mrocznej mapie? Od razu boss? O Boże. Ohu. Wow. Czyli od razu nas po prostu po tym trzecim bossie wrzuca w ostatecznego bossa?
Albo po prostu nie wiemy, co jest na tej zasadzie. Chociaż wygląda, że boss, bo jest czacha, nie? Ale też może być, że skoro mrok, to na zasadzie, że po prostu płyniesz i chuj, nie wiesz, nie? No zobaczymy w sumie, jaki mamy wybór, nie? To płyniemy przed siebie. To. Kurwa, to trzeba było kupić teraz te bomby jednak, nie? No ale dobra, skąd mogliśmy wiedzieć? Oko sztormu, czyli jest, to jest ten ostateczny boss, bo ja o nim czytałem. To jest końcowy boss gry. O nie. Boże, tutaj na dole. Tylko nie rozdymki. Skąd oni wiedzą, że te rozdymki są najgorsze? W sumie ciężko się nie domyśleć. Teraz na przykład wypadek na dół. O! I nawet dobrze zrobiłem. Też idą te głowy. Chyba w ostatnim filmie. Chciałem cię sklepać. Kurwie małe, jeszcze. Kurwa, jakby te bomby nam się teraz przydały i ja się kręcę, nie? Ale kto mógł się spodziewać, że od razu boss będzie? No właśnie... Tego sobie na przykład nie spoilerowałem, jak nie zobaczyłem, ile jest bossów w grze. No, no, no. Do końca i widziałem, że został nam tylko jeszcze właśnie to oko sztormu. Nie no, skąd mógłbyś wiedzieć? Chyba kamikadze jebane. Ja będzie. Kurwa, ostatnie życie mamy. Po nas. Kamikadze podpłynął. No gdybyśmy mieli więcej osłony, nie? Doszliśmy do ostatniego bossa, ale kurde. I jeszcze dodatkowo 3/4 życia możeśmy zabrali, bo tam widziałem na pasku jeszcze w ostatniej sekundzie, jak zginęliśmy, że zostało mu dosłownie 25% zdrowia.
O ile ma jedną fazę, ale no. W sumie nie podoba mi się ten boss na zasadzie, że przywołuje sobie tych przydupasów od chuja, nie? Ale jakbyśmy mieli bomby, to kurwa taki damage by mu wjeżdżał. No niestety, no, ale to była nasza decyzja po prostu, że ich nie wymieniamy, no bo nie wiedzieliśmy, że od razu będzie boss, kurde. No ale już wiemy. I mamy 21 ośmiorniczek. Możemy sobie życie kupić za 10 na przykład. To też dobrze tak jakby trochę dla nas na zasadzie, że gra jest krótsza niż nam się wydaje, więc chyba, wiesz, damy radę, nie? Dojechać do tego ostatniego bossa. Tylko teraz już wiemy, jak się musimy przygotować, no musimy mieć wiadomo. Na tego ostatniego bossa musimy mieć bomby. I kurwa, jak wiemy, że centralnie nie musimy płynąć przez żadną krainę, tylko jest od razu boss, to jak jest ten sklep, to po prostu kupujemy bomby, nie? Wiesz, o co chodzi? Mamy już nawet ze 3 rodzaje bomb i po prostu napierdalamy w niego. To myślę, że będzie dobre. No, już powiem to na czwartym poziomie. Później sobie może właśnie wymienimy, o ile nam nie uda się tym razem. No, ale pomysł jest. I ogólnie właśnie tak, patrząc na to z tej perspektywy, że jest od razu no, ostateczny boss, to jest taka nadzieja, że w sumie do zrobienia, no nie? To będzie, tylko musimy faktycznie mieć dobry sprzęt. No dostajemy tam trochę leczenia i jest ten cały sklepik, więc to ta kasa na sam koniec jeszcze przed tym bossem się może przydać. No. I właśnie no mówię, no wiemy, że czwartej mapy nie ma, więc jesteśmy... Kończymy trzecią mapę, albo jesteśmy pod koniec już trzeciej mapy i w zasadzie możemy inwestować w damage totalny, no nie? Jeżeli są jakieś bomby jakiekolwiek, to możemy nawet wypierdolić wszystko i zostawić tylko bomby i zwykłą amunicję czy coś, no nie? Na zasadzie, żeby jak najszybciej go zjechać. Tak nawet można zagrać, to nie? Z tego co zauważyłem, to on życia tak wiele nie ma, ale właśnie no. Największym problemem są te fazy między kolejnymi jego... Ta. Atakami, że atakuje tymi swoimi przydupasami i przydupasy nas najbardziej gryzą, a nie to oko. No, dobra, to co, chyba dołem, ośmiorniczka, amunicja, osłona, a potem zobaczymy, nie? Mhm. Potem można nawet wejść i te dwie osłony jeszcze może zgarniemy. Okej. Weźmiemy kaskę, weźmiemy, może się tam później przydać. Co tu miało być? Amunicja, Pocket Blizzard. O, to jest ta bomba, co myśmy kupić, kurwa.
Ciekawe, czy będzie dobre. Na bossa zostawimy chyba. Bomby mają mieć niby bombowy damage. Ja myślałem, że ty to ja, a ja to ty. No, lepiej ta obrona wygląda teraz. Można wskoczyć w chwili te osłony jeszcze dojebać, to będzie dobre. Ślimaku. Kurwa, zasłonę. Ach, udało się. Już jak tak zobaczyliśmy, że to jest w naszym zasięgu, to takie większe skupienie nawet weszło, że ty, to jest do zrobienia. Może się uda, nie? Może nawet się uda. Chodź, tak dużo ich. Długa ta fala.
A wezmę kaskę, może się przydać. No, uwrót. Jest, wreszcie. Osłona. No tu teraz mamy, kurde, defense. I sporo tych desek przy okazji, bo wyciągałem z wody, więc mamy leczenie. Możemy popłynąć po trinket, żeby zwiększyć damage. No w sumie wypadałoby w końcu podwyższyć ten damage, bo na chwilę mamy tylko ten damage plus jeden z mojej postaci. Czy nam się uda? Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.